na Bożeństwo Drogi Krzyżowej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Tajemnica męki i śmierci Zbawiciela, w tak szczególny sposób wpisana w każdą Eucharystię, szczególnie ubogacona tajemnicą życia, zwycięstwa i zmartwychwstania. Czy może w czymś nam pomóc nabożeństwo Drogi Krzyżowej w przeżywaniu Eucharystii? Czy w tym czasie, kiedy tak trudno jest nam znaleźć możliwość uczestniczenia w tym sakramencie, ma to sens? Ma. Abyśmy jeszcze lepiej rozumieli ten cudowny sakrament, abyśmy wtedy, kiedy będziemy mieli możliwość w pełni w nim uczestniczyć, w pełni z Niego czerpali, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuł się nad nami. Stacja pierwsza Pan Jezus na śmierć skazany, znak Krzyża. Chrystus przyjmując wyrok nie rozpoczyna jakiegoś dzieła, którego wcześniej nie znał. Wyrok ten jest włączony w całe Jego posłannictwo wypełniania woli Ojca w dzieło zbawienia. My rozpoczynając mszę świętą, czyniąc znak krzyża, też włączamy się w wielkie dzieło Boga, które chcemy przeżyć podczas tych świętych obrzędów. Bo byśmy zawsze o tym pamiętali. który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż. Akt pokuty. Chrystus przyjmuje ciężar krzyża, wiedząc, że taka jest droga zbawienia. My, kiedy stajemy podczas Mszy Świętej wobec wezwania do pokuty, Mamy wielką szansę, aby uświadomić sobie ciężar naszego życia, Jego trudów, aby tym bardziej z tęsknotą oczekiwać spotkania z mocą Boga w Eucharystii, czując ciężar krzyża. Pamiętajmy, że obok nas jest ktoś, kto chce nam pomóc, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia, pierwszy upadek. Panie, zmiłuj się. Upadek. Porażka zawsze przekonuje o słabości. Po to wspominamy grzechy w akcie pokuty aby za chwilę wołać do Boga, zmiłuj się nad nami. Okaż nam swoją moc, podnieś to, co upadło. Umocnij to, co słabnie. Pomóż udoskonalić to, co jest dobre. Po prostu, Panie, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta: Jezus spotyka matkę. Słowo. Maryja na Drodze Krzyżowej nie wypowiedziała żadnego słowa do Jezusa, ale jej cała postawa wręcz krzyczała, będąc wyrazem miłości i bólu. Kiedy stajemy wobec Bożego Słowa w liturgii Słowa, Ważne jest, abyśmy potrafili tak sercem wsłuchiwać się w słowo Boga. Słowo to jest zawsze świadectwem Jego miłości. Uwierzmy Jemu i żyjmy Nim. I ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja Piąta. Szymon z Syreny. Wyznanie wiary. Szymon w dość dziwny sposób był kojarzony z Jezusem. Przymusili go, ale niósł jego krzyż. Jak ja jestem kojarzony w środowisku mojego życia. Składam świadectwo o mojej wierze. Wyznanie wiary podczas Mszy Świętej ma być z jednej strony oddaniem chwały Bogu za jego miłość, którą rozważaliśmy w Bożym słowie, ale i umocnieniem wiary, aby nie przegapić Bożej mocy w liturgii Eucharystii. Niech moje wyznanie wiary ukazuje moc Boga we mnie ale i zachęca do dalszego poszukiwania i otwierania się na tę moc. który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta, Weronika. Dary, chleb i wino. Pomoc Weroniki była jak spotkanie codzienności i zwyczajności z majestatem Boga. Taka zwyczajna sprawa, a jednak dotykająca tajemnicy boskości. Przygotowanie na ołtarzu darów chleba i wina oddaje tę tajemnicę. Składamy chleb, symbol naszego życia, polecając je Bożej mocy i wierząc, że tak jak moc przemieni chleb w ciało Chrystusa, tak samo nasze życie będzie poddane tej mocy przemiany. Składamy wino, aby ofiarować to wszystko, co już jest znakiem zwycięstwa Boga, i prosić, aby Bóg to chronił i rozwijał. Niech zwyczajność tego obrzędu nie cofnie nas. Przed przedarciem się do Chrystusa i dotknięciem Jego twarzy, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuł się nad nami. Stacja siódma: Drugi upadek. Święty, święty. Na upadki można spojrzeć na różne sposoby. Kiedy przed konsekracją wołamy święty, święty, Pan Bóg zastępów, mówimy też Hosanna na wysokości. To słowo hosanna kieruje nasze myśli ku Bogu, którego prosimy, aby dał nam zbawienia, a więc zjednoczył ze sobą, podniósł: Bo jesteśmy sami, bo nie chcemy być sami. Wołajmy zawsze z wiarą hosanna. Aby nie prosić o coś, czego nie mamy zamiaru przyjąć. Chcemy, aby Chrystus pomógł nam wstać. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuje się nad nami. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Epikleza. Modlitwa do Ducha Kobiety nie rozpoznały w umęczonym Chrystusie Zbawiciela samego Boga. My uczestnicząc we mszy świętej i przygotowując się do tajemnicy spotkania z mocą Boga w przeistoczeniu, wołamy wcześniej do Niego, aby mocą swojego Ducha dokonał tych dzieł. Wyrażamy w tym wiarę, że nie chodzi tylko o nasze ludzkie wspominanie czynności Zbawiciela sprzed dwóch tysięcy lat, ale o żywą obecność Boga pośród nas. Rozpoznając tę tajemnicę, wołajmy: Boże, niech moc Twojego Ducha przemienia te dary, którymi my jesteśmy. Wierzmy w to. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuł się nad nami. Stacja dziewiąta, trzeci upadek, konsekracja. Kolejnym obrzędem jest samo przeistoczenie, a kolejną stacją jest trzeci upadek. Gdzie tu jest coś wspólnego? Może w tym, że tak często słysząc Chrystusowe słowa bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, nie bierzemy. Albo bierzemy tylko jako zwyczajni, przepraszam, zjadacze, a nie przepełnieni radością i dziękczynieniem uczestnicy wielkiego Bożego wybrania, w którym naprawdę możemy uczestniczyć. Chrystus nie przestanie mówić ustami kapłana, bierzcie i jedzcie, któryj za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja dziesiąta. Odarcie z szat. Prośba o owoce. Chrystus został odarty z szat. Człowiek, kiedy przeżywa swoje ogołocenie, także to duchowe, szuka okrycia, pomocy. Z wielką radością przyjmuje każdą szatę. Kiedy uczestniczymy w Eucharystii, jesteśmy świadkami wielkich dzieł Boga, to tak jakby sam Bóg okrywał nas szatą godową wielkiego wesela i radości. A my z tej radości chcielibyśmy, aby i inni w tym uczestniczyli. Dlatego zawsze po konsekracji, między innymi zanosimy prośbę, aby owoce tej ofiary spłynęły także na innych. Czy zawsze są to także i moje prośby? Może sam nie dostrzegam obdarowania i tym bardziej nie dzielę się nim z drugimi. któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Przybicie do krzyża. Ojcze nasz. Jezus przybijany do krzyża i wiszący na nim nie przestaje być zjednoczony z Ojcem, którego prosi o pomoc do którego wstawia się za innymi. Niech nasze wołanie do Boga, Ojcze, zawsze umacnia naszą jedność z Nim, a szczególnie podczas mszy świętej, kiedy jak nigdzie indziej mamy szansę przeżyć dzieciństwo Boże, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Śmierć na Krzyżu. Baranek. Przed komunią, kapłan przywołuje obraz baranka, nazywając tak Chrystusa. W Starym Testamencie składano raz do roku ofiarę przebłagalną właśnie z baranka. Te proste słowa podczas Mszy Świętej przypominają nam, że sam Chrystus stał się dla nas barankiem ofiarnym, aby nas pojednać z Ojcem. Kiedy wówczas wołamy, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja, ożywiajmy naszą wiarę, że naprawdę jesteśmy zaproszeni do tak wielkiej jedności z Bogiem, która ma moc uzdrawiania. Czy zawsze w to wierzymy? Wypowiadając te słowa, który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmił się nad nami. Stacja trzynasta: zdjęcie skrzyża, komunia. Kiedy zdejmowano ciało Chrystusa z krzyża, można było po raz drugi powiedzieć: wykonało się. Kiedy odpowiadamy amen podczas komunii świętej, to tak, jakbyśmy potwierdzali, że te wszystkie tajemnice Bożego działania i Bożej mocy zostały przez nas przyjęte i godzimy się, aby w nas trwały i rozwijały się. Czy będziemy w tym momencie tak blisko Chrystusa jak Maryja, kochająca matka, czy jak sezonowy robotnik? W zakładzie Kolgota. I ty, któraś współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja XIV. Złożenie do grobu. Błogosławieństwo. Grób jest końcem ziemskiej drogi człowieka. Dla Chrystusa. Był miejscem ukazania Jego bóstwa poprzez chwałę zmartwychwstania. Ta chwała trwa do dzisiaj w tajemnicach sakramentów. Na koniec mszy świętej otrzymujemy błogosławieństwo, które w zasadzie jest prośbą skierowaną do Boga, aby Jego obecność towarzyszyła człowiekowi na drogach jego życia. Jest swoistym wyznaniem wiary że wierzymy w tę obecność. Niech Bóg nam błogosławi, niech rozpromieni swoje oblicze nad nami i nas obdarzy swoim pokojem teraz i na wieki. który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuje się nad nami. Dobiega końca na bożeństwo Drogi Krzyżowej, nasze rozważania. Tak jak z każdą mszą świętą, zawsze jest nadzieja na następną. Tak jak w rozważaniu Drogi Krzyżowej i w każdej Eucharystii, przede wszystkim stajemy wobec tej wielkiej szansy, ogromnej łaski, aby doświadczyć, przeżyć, rozwinąć moc Bożego życia. Jak dzisiaj zabrzmią słowa: Idźcie w pokoju Chrystusa. Może bardziej będą brzmiały: Poczekaj, aż będziesz mógł doświadczyć w pełni tego pokoju. Ale czy to będzie tęsknota serca, tak jak matki oczekującej narodzin swojego dziecka, jak Ojca pragnącego wziąć w ramiona? Swoje nowo narodzone dziecko. To zależy od nas, jak spojrzymy, jak przeżyjemy ten czas naszych pragnień, aby w pełni przeżywać, kosztować, doświadczać tajemnicy Boga w Eucharystii. Pan z Wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.